Dobra, Miguel, mam dosyć tych twoich porywczych akcji. Sam sobie dam z tym radę. Więc to steruje pułapką. Może przejść tylko ten, kto posiada klejnot słońca. Właśnie skończyły mi się wszystkie klejnoty. Lepiej, żebyś go znalazł. Kilka kół na ścianie i wygląda na to, że jest miejsce na więcej. To chyba są wodne wrota. Trzeba je podnieść, żeby wypuścić wodę. Kolejne wodne wrota. Na ziemi leży koło zębate. Nie jest to najpiękniejsza twarz, jaką widziałem, ale ma ciekawe gałki oczne. Kolejne koło zębate. Mozaika na ścianie. Co jest pod mozaiką? Coś wciśnięte w ścianę. Czy to nie jest kolejne koło zębate? To oko jest mocno wciśnięte w oczodół. Dużo wysiłku trzeba by włożyć w jego wyważenie. Nie uda się. Ale nie mam czym go wyważyć. Gdyby tylko Miguel nie uciekł z mieczem.
Muszę pomyśleć o czymś innym. Nie mogę wiele z tym zrobić. Nie ma dźwigni, a wygląda na zbyt ciężkie, żeby je ruszyć. Wodne wrota. To by było szaleństwo. Nie powinienem nawet próbować. Może przejść tylko ten, kto poś... Właśnie skończyły mi się wszystkie klej... Lepiej, żebyś... Nie uda się. Nie powinienem nawet próbować. Tak, powinienem był zgadnąć, że to może się zdarzyć. Thank you.
Cześć! Witaj! Tylko cię sprawdzam. W pobliżu jest dżungla. Tak mówią. Będę się więc zbierał. Może przejść tylko ten, kto posiada oko zła. Czy któreś z moich złych oczu nadałoby się? Nie. Szkoda, że nie ma tu siostry Miguela. Ona potrafi wyglądać naprawdę przerażająco. Pasuje jak ulał, ale jednak ciągle to koło. Klik. Hej, to jest nawet zabawne. Koła zębate na ścianie. Koła zębate na ścianie. O! Co u diaska? O! To jest kamień szlachetny. Podobny kształtem do słońca. Wart kilka peset, jeśli wrócę do Hiszpanii. Hej, to się jeszcze nie zdarzyło. Za tymi kratami jest dźwignia. Pozytywne nastawienie. To o to chodzi. Ten Tulio. Co ja teraz zamierzam zrobić? Z jednym okiem wygląda jeszcze brzydziej. Hello!
To coś wygląda na tamę. Po prostu wspaniale! Wygląda na dość zagniewanego. Lepiej wezmę nogi za pas. Dlaczego właśnie mi przytrafiają się takie rzeczy? To musi być wina Miguela. Muszę znaleźć sposób na pozbycie się go, zanim pożre mnie żywcem. To już nie jest śmieszne. Ale było blisko. Okej, postaraj się zachować spokój. Nie panikuj. Po prostu biegnij! Ja muszę spędzać więcej czasu
W siłowni! Zabierzcie to ode mnie! Pomocy! Zwycięstwo nadziei nad zwątpieniem. Muszę znaleźć Tulio i wypełnić to starożytne miejsce wodą. Może przejść tylko ten, kto Och! Wszystkie wodne wrota są teraz otwarte. Ale gdzie podział się Tulio? Miguel! Nie uwierzyłbyś, co się właśnie stało. Był tu straszliwy kamienny jaguar i... ganiał mnie po całym budynku. Potem ja schwytałem go w jamie i... Udało ci się to zrobić? No wiesz, to było proste. Zwariowałeś? To było przerażające. Skoczył na mnie, kiedy próbowałem dostać się do tej dźwigni. Tam jest dźwignia? Niech spojrzę. Bardzo proszę, nie krępuj się. Co ty zrobiłeś? Zginiemy wszyscy! Tulio? Żyjemy! Hurra! To działa, Tulio! Woda wypływa! Świetnie! Teraz się stąd wydostaniemy.
Musimy wykończyć Corteza. Się. Tak, jakby kiedyś były jakiekolwiek wątpliwości. Przecież jesteśmy bogami! Teraz musicie dokończyć tę robotę. Chodź, Tulio. Nie ma czasu na pożegnania. Wkrótce wodna wieża napełni się, a my musimy lecieć. Tak oto ocaliliśmy miasto ze złota. Od wpadnięcia w łapy Corteza. I straciliśmy przy tym majątek, rzecz jasna. Tak jest. Ale są rzeczy ważniejsze niż bogactwo. Na przykład? Piękny zachód słońca, towarzystwo przyjaciół, zdrowe ciało, uczciwy trud, przygoda. Posłuchaj, Miguel. Jeśli odkryję, że to ty zgubiłeś drugie wiosło... Uspokój się, Tulio. Ciesz się pogodą. Nie obchodzi mnie pogoda. Teraz ty miałeś wiosło. W porządku. Mam. Równo. Mówiłem ci z milion razy, Miguel. Hiszpania jest na wschodzie. I milion razy tłumaczyłem ci, Tulio. Wszystko zależy od tego, po której stronie Hiszpanii jesteśmy. Ziemia jest okrągła, pamiętam.